Chrystus zmartwychwstał. Przeżywamy oktawę zmartwychwstania Pańskiego. Już niedługo będziemy przeżywać następne święto naszej katedry. To jest Niedzielę Miłosierdzia. Chrystus zmartwychwstaje, daje nam nadzieję, że niebo jest otwarte także dla nas. Niedziela Miłosierdzia Bożego to niedziela, w której sam Jezus Chrystus mówił świętej siostrze Faustynie, że otwiera upusty swoich łask i swojego serca dla każdego, kto tylko pragnie z tego skorzystać. Wystarczy Boga przeprosić, wystarczy przyjąć Najświętszy Sakrament, Komunię Świętą, być wcześniej do spowiedzi i możemy uzyskać odpust zupełny. W naszej katedrze Święto Bożego Miłosierdzia to długa historia, a rozpoczęła się wraz z przyjściem tutaj do tej katedry księdza Karola Jastrzębskiego, który zaraz po wojnie został tutaj proboszczem, a przed wojną rozmawiał ze świętą Faustyną i wprowadził ten kult Bożego Miłosierdzia tutaj do naszej katedry. Już w 1946 roku najprawdopodobniej rozpoczęła się nieustanna nowenna do Bożego Miłosierdzia, która trwa do dzisiaj. Każdego czwartku przez 9 tygodni odmawiana jest ta nowenna. Jest też i procesja wokół tutaj ławek w pośrodku kościoła i trwa ona właśnie od tych lat, najprawdopodobniej od roku 1948. Stąd Boże Miłosierdzie jest czczone tutaj od wielu lat i ma długą tradycję to święto. Dlatego życzymy wszystkim, aby mogli skorzystać z tego Bożego Miłosierdzia. A ci, którzy tutaj będą podczas tego święta, będą mogli uzyskać odpust zupełny. I życzymy wszystkim, aby z tego skorzystali. Szczęść Boże.